Za mną stoi 5 osób podających się za prawdziwego lekarza, ale tylko jedna z nich mówi prawdę. Naszym zadaniem jest eliminować osoby, które według nas kłamią tak, żeby zgadnąć, kto jest prawdziwym lekarzem. 3, 2, 1... I na pierwszy rzut oka, ojej, może być ciężko, kto waszym zdaniem jest prawdziwym lekarzem? Kurde, ciężkie to. Ej, ciężkie, nie? Numer 4 wygląda jak taki lekarz z reklamy. Poleca 9 na 10 lekarzy. Pierwszy strzał, moi drodzy. Ja bym dał pana numer 2. Ja też bym dała pana numer 2. To dlatego, że ma to co dziwne coś na szyi po prostu pewnie. Stetoskop. Ja też mam. Sprawdzaliśmy, to już gramy oczywiście. Jordan? Pan numer 4. A pani numer 3 niech będzie moim pierwszym strzałem. Przejdźmy do pierwszej konkurencji. Jak masz na imię, ile masz lat oraz jaka jest twoja specjalizacja? Zacznijmy od pana numer 1. Nazywam się Kacper, jestem lekarzem psychiatrą w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublińcu. No to coś się przyda akurat. Pan numer 2. Piotr Węglarz, lekarz pediatra w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Rybniku. Pani numer 3. Ola, lekarz kardiologii. Pani numer 3. Rezydent dokładnie, pracuje na oddziale w Bytomiu. Pani numer 3 fajnie się uśmiecha, ale wątpię, żeby była lekarzem. Pan numer 4. Paweł Ziora, patomorfolog. Patomorfolog, można od razu zapytać, co to jest? Leczy z patologii. Nie cierpię kontaktu z ludźmi. To jest specjalizacja, która zajmuje się diagnostyką głównie chorób, które można morfologicznie rozpoznać. Czyli cokolwiek się zmieni, ja to zobaczę pod mikroskopem czy makroskopowo i daję rozpoznać. Patrz, jak ręce trzyma w kieszeni. Pan numer 4 to na bank aktor. Jak trzyma sobie rączki w tym... szlafroku? I pan numer 5. Nazywam się Marcin Wilczek, jestem lekarzem medycyny rodzinnej, pracuję tutaj w pobliskiej przychodni na ulicy Ściegiennego. Kacper psychiatra, Piotr pediatra, Ola kardiolog, Paweł patomorfolog, Marcin medycyna rodzinna. Który jest lekarzem? Ja mam pierwsze, bardzo ważne pytanie. Dlaczego lekarze tak brzydko piszą? Pan numer 1. Trzeba szybko pisać, więc nie ma czasu na ładne pismo. To nie jest szkoła, tylko... przychodnia. Prosto. Pan numer 1 mnie kompletnie nie przekonuje. Kobiety zawsze ładnie piszą, czy pani pisze ładniej, czy brzydko jak lekarz? Zależy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o pismo lekarskie, to zawsze się śmieję, że mieliśmy na studiach z tego specjalne zajęcia, czyli jak pisać jak lekarz. Co? Jak w przedszkolu, nie? A zaliczyła pani ten przedmiot? Na piątkę. Macie jakieś pytanka? Ja mam do pani numer 3. Ile pani ma lat? 23. Artur. Okej, okay, no właśnie tak chcę zapytać, bo tak to jest widzę pani tak. Pani Jordana. Tak. Artur. Pani bardzo młodo wygląda. Tak, wyglądam młodo, stąd też właśnie rezydent. Czyli jestem lekarzem, ale żeby być takim lekarzem, czeka mnie jeszcze 5-letnia specjalizacja, którą właśnie zaczęłam. To jestem lekarzem, czy nie jest? Ja w ogóle mam jeszcze pytanie w sumie, a propos tej rezydentury. Z tego, co mi się kojarzy, ale. Artur jest po medycynie po prostu, widzowie, to dlatego. Estetycznej. Jak widać. Pytanie do pana numer 4. Dlaczego akurat ta specjalizacja? Bo ma mniej wspólnego z pacjentem. Jaka szybka odpowiedź w sumie, no. I brzmi prawdziwie, akurat. No dobra, a jeszcze pan numer 1, bo to psychiatra, tak? Tak. Dlaczego ta specjalizacja? Uważam, że to jest taka specjalizacja, która jest potrzebna ludziom, a mało jest dobrych lekarzy. Jest to takie coś, że każdy potrzebuje w głębinach pomocy psychiatry. Psycho... Ciężkich słów jakiś używa. Może być prawdziwym lekarzem. Dlatego też wybrałem ten kierunek. Mogłem wybrać każdy inny, dentysta. Każdy. Czy jest pan w stanie zdiagnozować, dlaczego Jordan ściąga koszulkę na każdych nagraniach? Czy to tak ciężko? Być może zbyt mało ego, żeby to podkreślić, ale... Zaczęła się wojna w tym momencie, widzowie. Ja mam do pana numer 5 pytanie. Czy Artur jeszcze będzie rósł? O Jezu. Wychodzi. Jeżeli nie miał hormonów wzrostu podawanego w dzieciństwie, no to już raczej nikła szansa. A, i tu się pan może mylić, bo my szukaliśmy jakiejś takiej... Mamy specjalistów akurat. Nie mam pojęcia, jak się to nazywa, ale wiem, że to jest nawet do 14 cm, bo się łamie uda i... To może jakiś film ze średniowiecza, z tortur, tak? Chodzi o operację na powiększanie. To jest wtedy wydłużanie kości w nogach. Tak naprawdę tak. To są przeważnie osoby, które chorują. Artur już się zapisał. A to taki żarcikiem polecieliśmy, a już panem. No już pan jakby odpadnie, jakby. Artur, dobra, to było to. Niby się kłócą, ale jednak współpracowali. My tutaj z Arturkiem coś się kłócimy, dopowiadamy, a to wszystko jest część planu, piątka. Ale zaskoczyliśmy cię z tym wzrostem, co? No może coś uratujemy jakoś, pana numer 5. Kto jest pana idolem na przykład? I pan mówi, że Lewandowski, wiemy, że pan jest piłkarzem, a nie lekarzem. Akurat nie lubię piłkarzy, szczerze mówiąc. Nie, no pan numer 5 to do odstrzału. No i w tym momencie na pewno pan numer 5. Koszykówka i Kobe Bryant, Michael Jordan. Dobra, pan numer 5 zostaje. Moi drodzy, przejdźmy do pierwszego głosowania. No powiem tak, no ja nie będę wijać w bawełnę, pan numer 5, że takiej nowinki tutaj ratującej życia. Nareszcie można sięgnąć coś z górnej półki. Ale jest pan bardzo dobrym aktorem. Dziewika, na kogo głosujesz? Pan numer 5. Jordan? Pan numer 1. Serio? Tak, bo pan Jordana lubi to... Ja jednogłośnie prawie z resztą mojej załogi zagłosuję na pana numer 5. Dziękujemy, wielkie brawa. Dzięki, wielkie.
Serio? Wyrzucili mnie dlatego, że jest tutaj dwóch niskich, którzy próbują urosnąć? Nie, beznadziejnie. Runda druga. Pytania do naszych lekarzy. Ile już jesteś lekarzem i co cię skłoniło, aby nim zostać? Teraz zacznijmy od numerku numer 4. Jestem lekarzem od 2017 roku. Dostałem się na Oxford na chemię, ale z różnych powodów życiowych nie wybrałem tej drogi. No i wybrałem kierunek lekarski, z czego jestem zadowolony. Nie trzeba gadać z ludźmi, co? To ja mam pytanie do pana numer 4. Jak pan wspomina studia? Fantastycznie. To jest lekarz. Jak się mieszkało w akademiku, zwłaszcza na lekarskim, to były naprawdę fantastyczne lata. Mieliście jakieś recepty specjalne? Nie trzeba recept. A ulubiony przedmiot na studiach? Pan numer 2. Mój ulubiony przedmiot? Patomorfologia. A taki najmniej lubiany? Najmniej lubiany to chyba anatomia. Pan numer 1? Ulubiony przedmiot na studiach? Pół litra wódki, ale toż... nie wiem, czy to przejdzie, nie? Prawidłowa odpowiedź! Pół litra, dodać pół litra, równa się litr. Nie no, pan numer jeden to jest tak pocieszne, robiliśmy w tym samym psychiatryku. Ja mam pytanie do pana numer jeden. Czy uważa pan, że zawód lekarza to trudny zawód? To jest trudny zawód. Nie każdy jest go w stanie się podjąć. Trzeba mieć do tego przede wszystkim psychikę zdrową, tak jak w moim przypadku. Okej, dobrze. A wie pan, ile studiuje lekarz dentysta? Tego nie wiem. Nie studiowałem. To ja mam lepsze pytanie. Pan numer 2. Czy pan uważa, że dentyści też są lekarze? Bo ja tak mi się kojarzy, że jest wieczna wojna. Policja i straż miejska. Tak, nie? Uważam, że tak. Lekarze dentyści też prowadzą chirurgię, tak? Wycinają często zęby. Dentyści są lekarzami i bardzo szanuję ten zawód. Czemu 4 się tak śmieje? O co chodzi? Nie no, numer 4 śmieje się z żartów naszych. Ja nie wiem, czy to dlatego, że jest aktorem, czy dlatego, że jest lekarzem. A mieliśmy taką sytuację, że naszego kolegę ugryzł pająk i on się od tego czasu dziwnie zachowuje. Co by pan zrobił w takiej sytuacji? Co nim złoży jaja? No myślę, że zadzwoniłbym do Marvela. I... No! To jest lekarz! Lekarz! Pan numer 2 od razu skminił, o co chodzi z pająkiem. Na bank ogląda czajnika. To nie jest lekarz. A czy uważacie, że zawód lekarza jest odpowiednio opłacany? Pani numer 3. No z racji tego, że jestem rezydentem, jeszcze nie doświadczyłam tej prawidłowej stawki, ale jeszcze kilka lat i będzie. Dobrym sposobem, żeby zgarnąć pieniądze, jest wbicie do mnie na Instagrama, bo tam rozdaję widzom sianko od czasu do czasu, także warto wbić, zaobserwować. A co sądzi o tym pan numer 1? Na pewno zaobserwuję czajnika. Fajnie sobie dorobić do pensji. Jako lekarz psychiatra w szpitalu mam swoją podstawową stawkę. Można powiedzieć, że nie jest idealnie, mogłoby być lepiej. I z jakimi przypadkami najczęściej zgłaszają się do pana pacjenci? Najczęściej obecnie jest to depresja. A jak leczymy taką depresję? Takie pierwsze stadium depresji można jeszcze łagodzić za pomocą terapii u psychologa. Ale takie cięższe przypadki depresji trzeba leczyć już niestety farmakologicznie. Z jakimi najczęściej chorobami mierzy się pani numer 3? Często osoby przechodzą, skarżą się na bóle w sercu, że za szybko bije, że one tak odczuwają, że to mocniej bije i mylą to z zawałem. Miałem tak. Aczkolwiek jest to wszystko na tle psychosomatycznym, czyli nerwice. Zazwyczaj wysyłam takich pacjentów do pana numer 1. Ta jedna obryta lolcha z grupy. Ja wiem. Złamane serce do pana numer 1. Tak też może być. Może nie. Psychotropy. Nie tędy droga, nie ma tak łatwo. A czy pan numer 4 ma jakieś wyjątkowe sposoby, unikalne, co wyróżnia pana na tle innych lekarzy? Ja przeprowadzam też sekcję zwłok. O! Jak się podnieść? Poczekaj, bo to bardzo ciekawe, bo tak. Jordan też miał okazję coś ja takiego. Ja byłem na sekcji zwłok. A sądowo-lekarskiej czy patomorfologicznej? Ja byłem na studiach. A studia z czego? Kryminalistyki. No to pewnie sądowo-lekarska. Ja zajmuję się tym sektorem, który jest wywołany przez choroby i śmierć w wyniku chorób, ewentualna śmierć i potem sekcja. Natomiast medycyna sądowa, jeżeli podejrzewają udział osób trzecich. Pani numer 3 strasznie się uśmiecha. Bo zaraz zostanę w twarz. Zastanawiałem się, czy to jest tak. Ta sekcja zwłok była tak zabawna. Zaraz sekcję to będzie robił pani numer 3. Jak ją znokautuje łokciem, to już nie będzie czego zbierać. Tak ogromnie bawi w chuj. Wie pani, no pan numer 4 może w końcu z kimś porozmawiać. No, mam tę okazję. Pan numer 2. Czy pana rodzina jest z pana dumna? Uważam, że tak. Myślę, że wszyscy są dumni. Poza tym, kto by nie chciał mieć w rodzinie lekarza, prawda? Wie pan, że jak pan kłamie, to będzie się pan smażył w piekle. Czy walnięcie młotkiem w kolano naprawdę działa, że się tak kolano podnosi? Nie zawsze, rzadko. Raźmy. Działa! Mi walili młotkiem, jak byłam u lekarza, tak. O, pan numer 2. Jedna osoba tutaj musi kłamać. Trzeba uderzyć w odpowiednie miejsce, ale nie każdy tak reaguje, tak? To zależy od ciała organizmu, od spięcia organizmu i od nerwów. Do pani numer 3. Czy to jest fakt, czy mit z tym, jak dziecko się rodzi i się klepie w ten?
Czy tak się robi? Bo tak jest na filmach. Jordan, nie wiem, jakie ty filmy oglądasz, ale... Z chęcią bym odpowiedziała na to pytanie, ale to jest położnictwo, a ja jestem na kardiologii. Ja jestem pediatrą, może odpowiem. Nie robi się tak. Pierwsze, co się robi po... jakby na rodzinach, to dziecko przekłada się do matki, jeśli jest to możliwość. Powiedziałeś, że młody. Nie, tego nie powiedział. I wtedy od razu do pana numer 4, nie? Musimy zagłosować. Jordan. I mi się wydaje, że to będzie pan numer 1. Pan numer 1 nie jest lekarzem. Taki jest mój typ. Pan numer 1 jest tak pocieszny przecież. Dentystą jest. To jest tak, że pan numer 2 troszeczkę podpadł mi z tymi rzeczami, że nie dawał tak dokładnych informacji. Czyli twój głos padł na... Pan numer 2. Pana numer 2. Ja mimo wszystko chyba dałabym tutaj na pana numer 1, bo trochę jakoś mi się tutaj nie klei. Myślę, że pan jest dobrym aktorem, ale nie lekarzem. Więc ja zagłosuję, że lekarzem nie jest i nas oszukuje pan numer 1. Dziękujemy. Wielkie brawa. Zaufali aktorom. Z racji tego, że każdy lekarz powinien wiedzieć coś o anatomii, to my sprawdzimy anatomię na Jordanie. Jordan, możesz wreszcie zerwać z siebie koszulę, bo wiem, że ciężko ci się powstrzymać. Pytanie sobie przy lekarzach, proszę bardzo. Nie no, lipa. No Jordan, minęło już 7 minut, nie? Jakby to i tak jest rekord. A długo wytrzymałem, nie? Przyznaj się po prostu, że chcesz klapsa. I w tej rundzie waszym zadaniem będzie wskazać kilka rzeczy. Sterydy. Kilka rzeczy, o które będziemy pytać. I zacznijmy sobie od pana numer 2. Proszę o wskazanie trzustki. Ciężko będzie wskazać bezpośrednio trzustkę, bo jest schowana w środku, ale powiedzmy, że jest gdzieś w środku tutaj zlokalizowana. Okej, okay, chwila, lecimy dalej. Tarczyca. Tarczycę mamy troszkę poniżej, też zlokalizowaną tutaj. Coś mi tu śmierdzi. A pan numer 4 się cieszy! Dobra, dobra. Nerki. Tylko z tyłu. Dobra, można przekazać ten cudowny długopisik pani numer 3. Oto teraz muszę zrobić pompki. Mięsień. Dwugłowy. Przy głowie. teraz nie wiem, czy to był żart, czy nie. Muszę pani pokazać. Ja wiem. Starajmy, ja też wiem. Tutaj przy... Ja tak pani ufałem, tak! Dobra, Artur, zapytaj o coś, gdzie wiesz, co jest. Ja bym wystrzelił z butów, nie? Gdzie jest mięsień śmiechowy? Mięsień śmiechowy? Zwyczaj w brzuchu jest. A co sądzi na ten temat pan numer 4? A powiedziałbym, że tu. No i teraz tak, czy on gra, czy nie? Bo to było tak pewne. Teraz pytanie, czy jest coś takiego jak mięsień śmiechowy, tak? Ty to wymyśliłaś, czy co? Nie, jest takie coś, serio. Prawda, panie numer 4? Pokazały. Czy okrąż śmiechał? Oj, nie wiem. Dobra, a kość gardłowa? A tu. Jak się przekręcę, to nie dawajcie mnie panowi numer 4. Kość gardłowa nie istnieje. Ciekawe, czy to prawda. Mięsień czworoboczny jeszcze pan. No to ja wiem, gdzie jest. Tu. Tak, raz teraz mówi prawdę. Gdzie jest przywodziciel? Inaczej jest zwana pachwina. Pachwinę mamy tutaj. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy my w ogóle mamy medyka tutaj. Jordan, możesz wrócić na miejsce i oczywiście możesz się też ubrać. Ale nie muszę. Ale by wypadało. Jordan, ubierz się. Ja już wiem wszystko. Moi drodzy, wiecie, jaki czas nadszedł, czas głosowania. I zacznijmy sobie od Wiki, kto twoim zdaniem kłamie. Po tym teście z anatomii na Jordanie, to poległa mi tu pani numer 3 niestety. Ale może to ze stresu przed Jordanem. Dobra, ja będę głosował za panem numer 2. Okej, okay, jeden. Arturo? Ja pani numer 3 zdecydowanie. No to w takim układzie pójdę z wami, żeby nie przedłużać. Pani numer 3, dziękujemy. Runda finałowa. Panowie, zostaliście we dwójkę. Kto z was jest prawdziwym lekarzem i czy w ogóle tutaj taki stoi, to okaże się już za chwilę, bo najpierw będziecie nas badać. I jeszcze zanim to zagramy sobie w gierkę, chirurgiczną gierkę. Zapraszamy do stolika i waszym zadaniem będzie wyciągnąć jak najwięcej poprawnych rzeczy w jak najmniejszej liczbie prób. Jak to się... Jest pan w terenie. Teraz pan. Spokojnie, my... Ej, wiecie co zauważyłem? Że pan numer 4, jak teraz tak podchodzi, to ma ten taki gest rękoma w ten sposób, tak jak się jakby wyczyści ręce, to żeby nic nie dotknąć, tak jak nie? Gośka, załóż mi fartuch. Dobra, to jedziemy. Nie pan nie jest lekarzem! Jeśli będziecie potrzebować kiedyś jakiejś operacji, to dzwońcie wszędzie, tylko nie do naszych uczestników. Okej, a tyle było z gałki ocznej. Tak jest trudno. Jakby pan zobaczył prawdziwe zabiegi to. I? Raz. O! Ale sprawnie!
coraz lepiej jest progres. Jakby pan trochę tak porobił, nawet może lekarzem pan został, ja wiem. Proszę się nie stresować. To tylko czyjeś życie w pana rękach. Jezus Maria. Ale jak grzebie tam, co? Ajej. Ja to jestem słaby w to. Ręce niewystylizowane i to pan wyciąga, no nie! Dobrze, panowie, na razie wystarczy. Wika, ty mówiłaś, że miałaś sprawdzone kolanko, prawda? Miałam. No to teraz panowie będą próbowali twoim kolankiem stuknąć w taki sposób, żeby twoje kolanko... Tylko nie dawaj panu numer dwa, bo jak stukniecie w głowę... Zrobimy tak, że pan numer dwa zacznie, ale pan numer cztery nie będzie podglądał, dobra? Pan numer cztery się odwróci, a pan numer dwa zacznie. Tylko tak nie za mocno, proszę. Tylko nie w głowę. I tak z rozpędu. Pika, powiem zapach, nie? Ogólnie powinniśmy podnieść spodnie, żeby... Pan numer dwa nie wiem, czy jest lekarzem, ale na pewno ma ris, nie? Pika ma chłopaka jak coś. Aż mnie zabolało! Czy może ktoś zabolał? Mogę ja spróbować? No. Nie! Mi się wydaje, że te kolano przez to, że to jest, że one wisi, to przez to one nie idzie. Mi się wydaje, że tu byśmy sprawdzili, czekajcie. Daj, ja ci walnę. No i one idzie wtedy. Chciałem się mogę odwrócić. Tak, w sumie może pan. Proszę przekazać moteczek pan numer 4 i spróbuj. Dziękuję bardzo. Luźno te nogi są. Ej, czy to ma znaczenie, czy oni... Ty teraz działa. Jak ty to podłożyłaś? Tak? Nie, no działa, serio. No to chodź usiądź. Dobra, no to... nie, mamy to wierzyć na słowo. Nie boję się kolano. Ja się boję o swoje kolano. Pan numer 2 miał trudniej. Uważam, że tutaj pan został troszkę oszukany, ja no. Tak. Poza tym w pediatrii nie robimy tych badań. Tak, tylko strzelamy w głowę. Nie wiem, czy cokolwiek z naszych badań wam coś dało. Może jeszcze jakieś pytanka macie do naszych panów? Ja mam. Jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniają pacjenci w rozumieniu zaleceń medycznych? Myślę, że u pana numer 4 w ogóle nie popełniają żadnych błędów, bo nie mają... To już jest po błędach. U mnie największym problemem jest to, bardziej chodzi o rodziców, którzy na przykład, jeśli zlecam im, podaję im leki steroidowe, takie jak Nebut, Flixotide, nie wierzą często w dawkowanie tych leków i dają dziecku mniej i te leki przestają działać tak naprawdę. I to jest bardzo częsty przypadek, bo rodzic wie lepiej niż lekarz. Nie, tak nie... Jak się pan numer 2 zirytował? Słownictwo takie specjalistyczne. To może do pana numer 4. Jaka przysięga obowiązuje lekarzy? Żadna. Żadna? Tu jest tak napisane? To ja wiem, o co chodzi. Chodzi o przysięgę Hipokratesa i... Nie! Wszystko. Nie o to! Nie o to! Kurde, on wszystko wie. Teoretycznie ją składamy, ale... Poza tak, tymi, którzy ale nas tak, tak naprawdę to ta przysięga obowiązywała kiedyś. My postępujemy w myśli i zasad, ale obowiązuje nas kodeks etyki lekarskiej. Jeden wiedział o przysiędze Hipokratesa, drugi wymienił nazwy tych leków. Ja nie wiem, kto jest lekarzem. Moi drodzy, przyszedł czas na głosowanie finalne. Kto naszym zdaniem tym razem mówi prawdę i jest prawdziwym lekarzem? Zacznijmy od Jordana. Pan numer 4 od razu wpadł mi tutaj w oko swój... Jordan, nie dobra, Jordan. Pani numer 3 poszła, to nagle przerzucił się na pana numer 4, nie? Jesteś bezczelny. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Więc ja tutaj uważam, że pan numer 4 będzie tym lekarzem. Pan numer 2 tutaj... Dobrze tutaj gra, ale nie jest lekarz, to nie jest lekarz. Wika? Ogólnie nie, na samym początku myślałam, że to pan numer 2 będzie lekarzem, ale po tym jak prawie mi złamał kolano, to jakby chyba głosuję na pana numer 4. Kurczę, ja uważam, że pan numer 2 ma dużą szansę, żeby być też lekarzem. Kiedyś. Ale ja stawiam na pana numer 4. Ja również uważam, że prawdziwym lekarzem jest pan numer 4. To chyba oczywiste, że jestem prawdziwym lekarzem. Czy wytypowaliśmy prawidłowo, tego dowiemy się już za chwilę. Poprosimy wszystkich lekarzy z powrotem. Pan numer 5 jest dentystą, kurde, ciało. W tych cudownych okolicznościach poprosimy prawdziwego lekarza, aby wystąpił przed szereg. No i to jest ściema! Na pewno nie jest, jak jest wyszedł pierwszy! Jak wyszedł pierwszy, to nie jest lekarzem! Jaka lipa! On nie jest lekarzem! Nie! Pan numer 5 będzie! Jesteś lekarzem, czy nie? Nie? Tak, jestem lekarzem. Ale nie tym, co szukamy, co? Nie! No serio! Nie, serio! Ale na 100%! Nie no, wkręca was. Jezus! Ale zawał! Ej, dostaję taki zawał! Mój strzał na początku! Nie! Mój strzał na początku! Z czustką i z pachwiną? Nie, to nie może być pan. Nie. To nie może być pan. Nie. Okej! Pan jest lekarzem, prawda? Tak. Brawo! Widzowie, mam nadzieję, że zgadywaliście razem z nami. Jeżeli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i następny film na ekranie za 3, 2, 1.